28 par z gminy Korzenno świętowało w tym roku jubileusz 50-lecia małżeństwa. Podczas specjalnej uroczystości odbywającej się w środę 29 sierpnia w sali konferencyjnej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Korzennej złoci jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie nadawane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Szanowni jubilaci, szanowni goście. Wręczający medale wójt Leszek Skowron wykorzystał okazję, by pogratulować jubilatom. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyłem medale wszystkim jubilatom za długoletnie pożycie małżeńskie. Ta uroczystość zawsze jest dla mnie wyjątkowa, dlatego że tak mnie już wychowano, żeby mieć szacunek dla pracy, dla ludzi, zwłaszcza dla ludzi, którzy mogą być dla każdego z nas wzorcem i przykładem. Tak dużo mówimy dzisiaj, że nie ma autorytetów. One są tylko wśród nas. Tylko nie chcemy ich po prostu dostrzegać. Szukamy tych autorytetów wśród ludzi znanych z ekranów telewizji być może, a tak naprawdę wystarczy się rozglądnąć. Małżonkowie, którzy przyjęli propozycję udziału w uroczystości obok honorowego odznaczenia i gratulacji, otrzymali także okolicznościowe upominki fundowane przez samorząd gminy Korzenno. Pozostali uczestnicy uroczystości chcieli się natomiast dowiedzieć, jaka jest recepta na długie i zgodne życie we dwoje. No rzeczywiście trzeba żyć w miłości, w zgodzie, przede wszystkim pracować, nawzajem się uzupełniać, czasem trzeba ustąpić, a czasem trzeba przyznać, że ten drugi ma rację. No a najważniejsze, no żeby po prostu razem się kochać. Obok części oficjalnej był też czas na rozmowy przy stole i trochę muzyki.